Cześć bliźnięta, witam Was w horoskopie na lipiec. Zobaczymy sobie, jak będą się przedstawiać poszczególne tygodnie lipca, co będzie Waszym wyzwaniem, co będzie blokowało to wyzwanie, czego się nie spodziewacie, jak Wasze otoczenie, czy będzie Was wspierać, czy też nie, co w pracy, miłości i rada. Zobaczmy po kolei pierwsze, czy tygodnie, 4 tygodnie. Pierwszy tydzień lipca pokazuje się w siódemce monet, czyli jakieś oczekiwanie. Pierwszy tydzień to będzie taki, powiedziałabym, powolny tydzień, spokojny tydzień. Niektórzy z Was mogą wyjeżdżać na jakieś urlopy, możecie mieć wolne w pracy, może się mniej dziać. Niektórzy mogą oczekiwać na jakieś pisma, zawiadomienia, na jakieś informacje. Coś tutaj dopiero będzie się klarowało, więc jakieś takie oczekiwanie, spokój, cierpliwość się pokazuje. Drugi tydzień lipca to współpraca, trójka monet. To karta, która mówi o tym, że warto współpracować, że warto tutaj pomagać sobie nawzajem, zawierać jakieś umowy, zawierać jakieś tutaj relacje biznesowe, partnerskie z klientami, usługami, usługobiorcami. A to miałam na myśli. No, warto podchodzić do jakichś egzaminów. Tutaj są pokazane kwestie, że może Was ktoś będzie pytał o radę, o jakąś pomoc. Warto współpracować z ludźmi. Trzeci tydzień lipca to 9 mieczy. A 9 mieczy to karta, która mówi o jakichś niepokojach, o tym, że jest dużo spraw na głowie, że myśli są takie uporczywe, nie dają żyć. Cały czas o czymś myślimy, 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 mamy różne przemyślenia w głowie. I coś nam nie daje spokoju, nad czymś mocno tutaj myślimy, zastanawiamy się, a czasem wyolbrzymiamy pewne rzeczy. Czwarty tydzień lipca, bliźnięta, to 8 buław. 8 buław to karta prędkości, szybkości, pędu. Tu się dużo dzieje, jest duża komunikacja, jest jakaś współpraca, są wyjazdy, więc też ktoś może wyjeżdżać bardziej. Tu jest pokazana droga lotnicza, więc może samolotem będziecie się udawać gdzieś. Kontakty, ludzie, przedsięwzięcia, biznesy, podpisywania jakichś umów, rozmowy, dogadywania się, negocjacje, no ogólnie randki, flirty, dużo może się dziać w tym czwartym tygodniu lipca. No dobrze, a co będzie Waszym wyzwaniem w lipcu? Sąd ostateczny, czyli może chodzić o to, by komuś wybaczyć, lub też nie. Tu jakieś powroty się pokazują. Tak naprawdę do Was będzie należała decyzja, czy przebaczycie, czy nie przebaczycie. Czy jesteście gotowi na to, by komuś wybaczyć i podać rękę i każdy pójdzie w swoją stronę, czy raczej porozmawiacie i pójdziecie. Dacie jeszcze komuś jeszcze jedną szansę. Więc to będzie wyzwaniem, jakieś powroty, sytuacje, które do Was będą wracać w lipcu, i po prostu trzeba będzie w jakiś sposób się do nich ustosunkować, albo po prostu osoby, które będą wracać i będą prosić o przebaczenie, albo Wam będzie zależało na tym, żeby z kimś tu porozmawiać. To będzie wyzwanie w tym miesiącu, natomiast przeszkadzać będzie 7 mieczy, powiedziałabym, jakaś nieszczerość. Możecie odczuwać, że osoba, która tutaj wraca, no nie do końca jest z wami szczera, że może jeszcze coś ukrywa, że nie chce powiedzieć całej prawdy, że tu jeszcze, jeśli chodzi o to przebaczenie, więc tutaj jeszcze coś będzie takie niepewne, nieklarowne. Jeśli chodzi o sytuacje, to również tutaj sytuacje, które no może dały się wam we znaki i one gdzieś tu wracają, żeby je w jakiś sposób się do nich, tak jak powiedziałam, ustosunkować, odnieść, no to tutaj przeszkodą będą dalej jakieś nieścisłości, dalej jakieś kwestie nieuczciwości, nielojalności, nieszczerości. No, coś tu jeszcze będzie niejasnego. Tu jeszcze wszystko takie będzie. Coś wam nie będzie podobało się tak na tej zasadzie. Coś będziecie odczuwać, że tu jest coś nie tak. A więc to może was blokować przed jakimś wybaczeniem, czy przed jakimś wyjaśnieniem sobie jakiejś sytuacji.
No dobrze, a czego się nie spodziewacie? Siedem kielichów, że są inne wyjścia z sytuacji, że jest dużo opcji, że nie ma tak naprawdę sytuacji bez wyjścia, o na tej zasadzie. Tutaj pokazują się, że nie spodziewacie się, nie widzicie tego, że jest dużo różnych możliwości i naprawdę można się nad nimi zastanawiać i to długo tak naprawdę. Jest dużo opcji, jest dużo możliwości i może trzeba skorzystać po prostu z innego wyjścia. Z innej sytuacji. Otoczenie, 9 monet. Otoczenie będzie takie, powiedziałabym, spokojne raczej, stonowane. Powiedziałabym bardziej, że wspierać Was będzie niż przeszkadzać w Waszych działaniach. Raczej tutaj pokazują się dobre perspektywy finansowe w otoczeniu, jakieś być może kupna, sprzedaż, jakieś okazje mogą być tutaj istotne. Myślę, że otoczenie będzie właśnie takie wspierające. W tym miesiącu też możecie myśleć o jakichś biznesach, przedsięwzięciach, o zarabianiu pieniędzy po prostu. Praca. Zobaczmy, dla osób, które pracują, które już mają pracę, pokazuje się pokazują się kochankowie oraz pazik kielichów. No, w pracy coś mogłoby się wyklarować, bym powiedziała. Z jednej strony tak naprawdę. Pokazuje się jakiś wybór, jakieś opcje. Tak naprawdę to dwa wybory. Będziecie stali przed jakimś dylematem. Może będziecie się zastanawiać nad jakimś projektem, czy iść w ten, czy w tamten. Tu ktoś może Wam dać jakąś propozycję, więc możecie się zastanawiać nad zmianą pracy, może zmiana stanowiska, jakaś zmiana godzin w pracy. No tutaj jakieś takie rozważania mogą być. Nowe propozycje, nowe oferty. No i będziecie mocno rozważać, co zrobić w tej sytuacji, na co się zdecydować, którą ścieżkę wybrać. Projekt jakiś, jeden z nich może być takim projektem bliskim waszemu sercu. Coś tu może być nowego, coś może się pojawić nowego, więc możliwość jakiegoś awansu, ale trzeba będzie się na coś zdecydować, czyli to nie będzie takie łatwe. To będzie trudny wybór tak naprawdę w pracy. Będziecie stać przed jakimś dylematem. Może będzie chodziło o jakieś podpisanie jakichś umów, zleceń z kimś, jakieś tutaj kontrakty. Jacyś, no nie wiem, w zależności wiadomo, z kim pracujecie, w jakiej branży, ale tutaj jakieś może umowy. Będziecie się zastanawiali nad podpisaniem nowej umowy. No więc tutaj takie właśnie kwestia, a może ktoś Was poprosi o to, byście wrócili do poprzedniej pracy, bo tutaj z tą kartą, patrząc na kartę sądu ostatecznego, więc jakieś powroty, może być też jakiś taki dylemat z tym związany, nowa oferta, propozycja, której się nie spodziewacie, jest dużo wyjść tak naprawdę, więc mogą być oferty, propozycje, które już znacie, które gdzieś, gdzie już pracowaliście, może chodzi o jakieś stanowisko, na którym też byliście i ktoś tu może wyjść z jakąś inicjatywą, z jakąś ofertą po prostu i będzie się zastanawiać, dylemat. Ale będzie tak, jak mówię, tu odczuwać, że coś jest nie do końca, że nie jest wszystko takie jasne. A dla osób, które szukają pracy, zobaczmy, pokazuje się sześć buław i karta umiarkowania. No więc powiedziałabym, że możecie znaleźć pracę jak najbardziej. Jeśli tylko będziecie szukać, to duże jest prawdopodobieństwo, bo jest pokazuje się sukces, zwycięstwo. A więc możecie faktycznie tutaj uzyskać pracę. Powiedziałabym, że to może być praca gdzieś na przykład na basenie, na przykład gdzieś w spa, może jakieś masaże, może gdzieś na zewnątrz ta praca. I taka bardziej relaksująca, relaksacyjna. Taka, przy której można by sobie odpocząć. Powiem Wam, warto się zastanowić nad tym. Może to być bardzo fajne, ciekawe zajęcie. Może Wam dać oddech ta praca. Może Wam się spodobać, bo to jest takie umiarkowanie, czyli nie jest źle, nie jest dobrze. Jest po prostu tak, jak jest, tak? Tak sobie. Ale umiarkowanie to jest karta, w której można dojść do siebie, można nabrać energii, powera, jest to odpoczynek, więc myślę, że to może być coś, co mogłoby Was w jakiś sposób uspokoić, albo jakąś Waszą sytuację finansową uspokoić. Spodobałaby się Wam ta praca, więc myślę, że warto tutaj o nią powalczyć, czy poszukać takiej oferty, która by mogła właśnie, no,
która mogłaby być tą idealną pracą dla Was na przykład. Więc gdzieś tutaj warto, może warto też popytać znajomych, bo tutaj też pokazuje się, że być może na jakiejś imprezie gdzieś u kogoś znajomego, czy też kogoś w rodzinie właśnie może będzie jakaś oferta. Ktoś coś może tutaj Wam podpowiedzieć, zaproponować, coś wskazać i stąd dojdziecie do wniosku, że tutaj coś, no ale jest taka szansa, że znajdziecie pracę. Miłość. Zobaczmy teraz miłość, relacje. O, dla osób, które są w związkach. W związkach, w jakichś relacjach. Pokazuje się trójka buław i piątka buław, czyli jakieś sprzeczki. Powiem tak, może być jakaś sprzeczka o jakiś wyjazd, podróż jakąś. Może jedna osoba chce jechać, nie wiem, nad morze, a druga chce jechać w góry, tak? Więc gdzieś tutaj możliwe jakaś kłótnia, scysja, trzeba będzie, jedno drugie będzie musiało przekonać, tak? Więc do swoich racji, do swoich kwestii podróży. Więc tu mogą być jakieś takie dyskusje, jakieś kwestie omówieniowe. No, możecie się nad czymś właśnie zastanawiać, dyskutować, o czymś rozmawiać, ale tak bardziej ostro bym powiedziała. I sprzeczać o coś również. Więc tutaj też takie kwestie dla innych osób. Trójka może chodzić o jakieś kwestie jeszcze kogoś, a więc możliwe, że mogą powrócić jakieś tutaj kwestie no, trzeciej osoby w związku i tu będą też jakieś kłótnie na ten temat, jakieś dyskusje, będziecie się no, sprzeczać po prostu o tą osobę, więc gdzieś tutaj mogą być też takie sytuacje. Wiadomo, że jeżeli w jakichś relacjach jest dobrze, pozytywnie, no to będzie dobrze, tak? Ja nie mówię, no może się zdarzyć jakaś tam scysja, kłótnia, jakaś dyskusja, ale będzie w porządku. Natomiast no, jeśli będzie w zależności od tego, o czym będziecie rozmawiać, dyskutować, no tutaj może być ta trzecia osoba kwestią czy celem dyskusji i wtedy jest to taka pokazana tutaj jakaś, no jakaś scysja powiedzmy, tak? No dobrze. A zobaczmy sobie, jak osoby, które szukają relacji, szukające może miłości, pokazuje się 7 buław i królowa buław. No tak, powiem tak. Na jakiś flirt, jakiś taki romans możecie liczyć, możecie spotkać kogoś, kto faktycznie no, Wam się spodoba. Kogoś, kto będzie bardzo charyzmatyczny, taki przyciągający, będzie taki pewny siebie, więc tutaj pokazuje się akurat królowa, kobieta, ale to może być również też mężczyzna dla pań, więc ogólnie jest możliwość poznania kogoś, także tu może być też przyjaciółka, która doradza na przykład, ale tutaj przy siódemce buław powiedziałabym, że to poznanie będzie, ale no, będziecie się o coś sprzeczać. To nie będzie taka łatwa relacja. Gdzieś tu coś będzie nie pasowało. Może będziecie mieć inne oczekiwania. Może właśnie tu może komuś chodzić tylko o romans, a wam może chodzi o miłość i to jest już sprzeczność jakaś, więc gdzieś tutaj dyskusja. Nie do końca będziecie zadowoleni z tej relacji, ale poznać kogoś jasne możecie. Zobaczmy. Jakieś dyskusje się tu w każdym razie pojawiają, może z przyjaciółką też, przyjacielem, natomiast możliwe, że z tą osobą, którą poznacie. A radą jest dziewiątka kielichów, czyli ciesz się z tego, co jest, ciesz się z tego, co masz. Dziewięć kielichów to karta takich spełnionych życzeń, więc to jest karta, która mówi, że żeby się delektować się relacją, delektować się uczuciami, delektować się pracą, sukcesami, które się pojawiają w pracy, wszystkim i tymi małymi kwestiami, i tymi większymi kwestiami, bym powiedziała tak ogólnie rzecz biorąc, by się cieszyć. I to mówi dziewiątka kielichów, to wam radzi. Po prostu czerpcie radość z tego, co się dzieje, z tych pozytywów, optymistycznych, jakichś radosnych, fajnych chwil, z tego, co się dzieje, z tego, co wam życie przynosi, żeby się po prostu cieszyć z tego i nie narzekać za dużo. Do usłyszenia, cześć.